Siema, Tomek, challenge. Jazda na kole, nauka. O, już się przebierasz? Dobrze. Mokre wszystko, a nic nie jeździ. Dobrze się ubierz. O, będzie grubo, dziadek, grubo. Grubo to już będzie... się tata ubiera, grubo będzie. Grubo będzie. O, już prawie ubrany. Będzie grubo. Będzie grubo, jak buzer Tomek ubiera, to będzie grubo. Oj, na łokietniki. Będzie grubo, mocno grubo. Będzie mocno grubo. Kamerę tam ci położyłem. Tylko żebym jutro do roboty pojechał. A to tego to my nie wiemy. Czy ty pojedziesz, czy nie pojedziesz? Czy zostaniesz trenować dalej? Tomek, jazda na kole, nauka jazdy na kole. Zaraz zobaczymy kozaka w akcji. Chodź Maciuś. Chodź, bo Tomek będzie na kole latał. Chodź. Chodź Maciek, chodź. Pracownik miesiąca. Pracownik miesiąca nasz. Grzeczny jesteś, tak. Kolejną godzinę chyba chcę na myszy. Patrz, kto idzie. Kajo i Tomek. Chodź. Gleby miesiąca? Gleby miesiąca. Już będzie grubo. O Jezus, już to czuję! To tym sprzęgłem! Już to czuję! To sprzęgło to moim zdaniem nie wytrzyma! Tym tatą tam, co stoi sobie. Z tym tatą, co tam stoi. Tak. I to sprzęgło już będzie tak, o! Tak, i będzie tak działało, że będzie tak... Drugą Tomek możesz w tą i w tą. Tak może nie, czy no. Tak? Nie, ja ci dobrze wszystko wytłumaczę. Wytłumaczymy ci dobrze. Tak. Kuba też będziesz tłumaczył? Ja nie, ja wolę nie. Dobra. Ja wolę nie. Bo ja jeszcze źle powiem i na mnie będzie. No właśnie. Że się tata wywali. Nie wywali się. Czemu dokładasz od razu, że się wywala? Nie zakładam. Ale jakbyś... Ostatnie przygotowania. Jest to Tomek, to jak ci się uda na kole, to na wiosnę wymieniasz to na większy motor. Od razu na 500 lecimy. No. Co? Co? Śmierdzi mi tu wypadkiem. Nie, ja ci dobrze powiem. Daleko nie polecisz. No nie, daleko nie. Daleko nie. No chyba, że się... Motor do przodu, ty do tyłu, na plecy. Buzer masz. Na łokietniki masz. Czy to nic nie zaboli? Nogi zawsze pamiętaj na bok rzucaj, nie jak spadasz. Dobra. Tak odrzuć je tak, wiem. Tak. I puść kierownicę. Niech leci sam. Żebyś nie trzymał jej, bo pociągnie cię i wtedy głową i brodą o ziemię zaryjesz, nie? A będziesz miał odwrotny efekt. No czyli... to teraz taty na pewno nie wystraszyłeś. Czyli na pancerniaka polecisz. A potem na becie. To jest ten dzień, dziadek. To jest ten dzień. To jest ten dzień. Słuchaj, Tomek, drugi bieg. Słyszysz? A tak... Nie ma karty? Dobrze, Kuba, trzymaj kamerę. Ło! O, przejdę wam tak tu. O. Tomek, drugi bieg, nie, jedziesz wolno, ustań tylko na motorze, pokażę jak, trzymasz nogami motor, ustań, jeszcze bardziej do tyłu,
tylko wyczuj, co będzie się działo. I potem zwalniasz i znowu, nie? Przyhamowujesz. Dobra. No. Czyli jazda na kole, Tomek. No, na samochody uważaj. Ale tu chodź! Ale tu! Tu! Gdzie on tam chciał, żebyśmy nie widzieli? Tutaj, powoli i bach! No? O, prawie było! Więcej gazu! Więcej gazu! Więcej gazu! Ale ci za... Hamulę wcisnąłeś! Nie, silnik zahamował! Słuchaj, na takim krótkim odcinku i nawracasz, i z powrotem, tak tutaj. Dobrze, ale nie siadaj tyłkiem na ten. Trzymaj go cały czas. No dobrze, tylko... Dobrze, dobrze, tylko bądź wyprostowany cały czas. Chodź wolniej! Dobrze, dobrze było. Ładnie było. Teraz tak ładnie mógł się wybić. No ale tu jeszcze podnieść trzeba, nie? No. Dobrze! No pojeździsz. To Tomek, to teraz możesz dać jedynkę, nie? Jak już tak wiesz, o co chodzi, ale mniej gazu wtedy. Rozumiesz? Mniej. I nie ciągnij tego gazu nie wiadomo ile, bo ty masz tendencję, że coś źle robisz u góry. Musisz cały czas być w jednej pozycji. Rozumiesz? I co, jak? Fajnie? No fajnie. Ale takie słowa nie od tego dziadka już tyle umiesz, nie? No. Patrz, tak to byś nie wyrywał. Nawet tak byś nie wyrywał. A dziadek przyszedł, powiedział i wyrywał. Tylko mówię, tu mniej gazu trochę, nie? Tak delikatnie i od razu odpuść, nie? I zobaczysz, co się będzie działo. No zaraz pojeździsz. Wow. Słuchaj, musi być tak, kompresja i gaz, od razu. Nie czekasz, aż on wróci. W tym momencie, co robisz kompresję, gaz, bo to tak automatycznie działa. Jednak na dwójce lepiej Tomkowi szło, nie? Uważaj, Kuba. No pięknie! Coraz lepiej. Dobrze. No, koło, nie oponę. Kierownicą. No, lepiej, lepiej. No i tylko trenować teraz i... No. Jak znalazł. Przeszkody zaraz mu damy. Synchronizuje to wszystko sobie. No. Będzie robił to w automacie. Tomek! Mi dałeś tu, to była. Tomek, jak robisz drugi raz, to musisz przyhamować, żeby zwolnić go i wtedy ba. Wolno, nie? A
Tak, tak. To może pójdziemy po nie? O, są ciężkie, nie damy rady. Mocniej kompresja, mocniej! Widzisz? No pięknie teraz było, jak oceniasz? No, szybko, szybko oceniaj, 9, nie ma czasu. 10, no, dobra, 10. Hamuj tylnym jak dohamowujesz i przednim razem. Mocno, mocno kompresja. Dobrze. Mocno. Mocno. Pięknie. Patyka. Mocno. Uważaj, Kuba, nie podchodź, bo tak nie podchodź. Nie poleci, Tomek, jak mu źle wyjdzie. Wiesz? Jest niebezpieczne. Mocno! Siły nie ma. Tomek, teraz challenge. Ja już nie mam siły. Już mnie ręce bolą. Jak nie masz siły? Przecież to dopiero początek, my zaczęliśmy 5 minut treningu. Chcieliśmy ci teraz dać te przeszkody. Ja idę po tą pelkę. Po jaką pelkę? Nie, Kuba, tam nie przyniesiesz jej. Nie? Nie. To jest mocno męczące. A co my tu damy? Mocno męczące? Co my tu damy? No ja już mam dla niego tutaj, wiesz, przygotowany. No ten krawężnik tam, co nie. Jest. Ten. Tam? Tak. Tu? No to co? Stamtąd najeżdżasz i ba. No i w płot. Nie, no musisz kontrolować sprzęgło, hamulec, takie różne rzeczy. Przecież jest męczące strasznie mocno. No dawaj. Ja tu się boję, jakby teraz... I co, lepiej na jedynce czy na dwójce? Na dwójce. No to dwójkę wrzucaj. Tylko pamiętaj, co wtedy więcej gazu musisz dać. I zapieraj się do tyłu. Do tyłu nogami. Tak jakbyś chciał jechać na jednym kole na stojąco, wyprostowany i do tyłu. Go! Lecisz! Jeszcze pół godziny treningu. Pół godziny treningu. Ja też pół godziny! Dobra. Dawaj! Pięknie. No. Ładnie. Na pierwszy raz? No. Tak jak ty. No. Ty też tak wyrywałeś? No. Tak. A tu jest w ogóle taki motor, nie? No. Tomek, i noga na hamulcu ucz się. Ja już nie mam siły. Daj, ja sobie spróbuję. Dobra. Daj kajko. Łoła. Czuję się. Wow.
On jest ciężki strasznie. Nie, no dobry. Jest ciężki. No ale jest dobry, to jedynka musi być. I więcej kompresji z nóg musisz zatrenować. Czyli musisz mieć grube nogi. Ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły. I musisz bardzo mocno trzymać nogami ten motor, nie? No to ostatni raz, Tomek. Jedynka. I go. Ja już nie mam siły. To jest mocno męczące. Wolno, prawie nic nie jedziesz, kompresja, gaz i przytrzymujesz. I przejedziesz 2 metry, nie? No. No, bo na razie Tomek się unosi, unoszenia koła uczy. To za... Jadę... Jedynka za mocno wyrywa. O kurwa, było dobrze. To za dużo gazu. Tomek. Jedynka za mocno wyrywa. Tomek, nie za mocno wyrywa. Za mocno. Na początku na dwójce, nie. A się wystraszyłeś? Nie chcę cię wyklepić. Musisz delikatnie gazem. Rozumiesz? Ty musisz technicznie to robić. Większa kompresja, mniej gazu. I jak zakręty robisz, to na stojąco. Ty już nie siadaj. I tata u podnóżki, nogi. Słuchaj, musisz na stojąco robić, tak jak ja. Widziałeś, no. Na stojąco. I balans trenować. Na jedynce jest za mocno. Bo jak pojedziesz do lasu, to wiesz, tak na siedząco, to zginiesz tam.